Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Marszałek Radosław Sikorski uważa, że ograniczenie klauzuli sumienia wobec lekarzy nie jest sprzeczne z konstytucją. Takie stanowisko przesłał do Trybunału Konstytucyjnego, który niebawem zajmie się skargą Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie. Okazuje się jednak, że innego zdania niż marszałek jest Sejmowa Komisja Ustawodawcza, która popiera skargę lekarzy na przepisy ograniczające prawo do powołania się na klauzulę sumienia. W połowie ubiegłego roku Naczelna Rada Lekarska zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy umożliwiające łamanie lekarskich sumień. Teraz opinię w sprawie tej skargi przesłał do Trybunału marszałek Radosław Sikorski, który chce, by była ona traktowana jako stanowisko parlamentu. Tyle tylko, że Sejmowa Komisja Ustawodawcza, która zwykle przygotowuje takie opinie, ma inne zdanie niż Sikorski. Napisał to stanowisko nie jako stanowisko Sejmu, tylko jest to jego osobiste stanowisko. Komisja Ustawodawcza, której miał obowiązek zasięgnąć swojej opinii, przyznała, że zapisy ustawy są w kolizji z zapisami konstytucyjnymi. Tym samym Komisja Ustawodawcza Sejmu przyznała, że Naczelna Rada Lekarska ma rację. 4 lutego komisja wyraziła pozytywną opinię, uznając zarzuty Naczelnej Rady Lekarskiej. Według konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego, marszałek Sikorski ma prawo bronić ustawy uchwalonej przez obecny układ władzy, nawet ignorując stanowisko Sejmowej Komisji Ustawodawczej. To jednak nie służy praworządności. To nie jest tak, że marszałek Sejmu może działać arbitralnie według swojego uznania. I z jednej strony istnieje tutaj to dążenie do obrony obowiązującej ustawy. Z drugiej strony jednak ono nie uwalnia marszałka Sejmu od uwzględniania tych racji, którymi komisja jako organ Sejmu kierowała się, wyrażając swoją opinię. Dla mecenasa Bartosza Kownackiego z Prawa i Sprawiedliwości Sikorski opowiada się za terroryzmem prawnym, który był jedną z cech państwa totalitarnego, gdzie wolność sumienia była niszczona przy pomocy uchwalanych przepisów. Dlatego stanowisko Sikorskiego można uznać za jego prywatną opinię, która będzie wykorzystywana przed Trybunałem. Trudno uznać stanowisko Radosława Sikorskiego, marszałka Sejmu, za stanowisko całego parlamentu. Trudno uznać, że parlamentarzyści, chociażby Prawa i Sprawiedliwości, popierają to stanowisko. Co więcej, Komisja Ustawodawcza jasno wskazała, że stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej jest słuszne. Trybunał już kiedyś zajmował się kodeksem etyki lekarskiej, który na początku lat 90. został zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich Ewę Łętowską. Ówczesny, jeszcze przecież w niezmienionym składzie, Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział, że normy etyczne absolutnie nie wymagają legitymacji prawnej. Wręcz przeciwnie, prawo stanowione powinno opierać się na normach etycznych i moralnych. Dyskusja wokół lekarskich sumień rozpoczęła się po represjach, jakich doświadczył profesor Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Świętej Rodziny. To właśnie za odwołanie się do klauzuli sumienia i odmowę wskazania innego lekarza, który zabiłby dziecko poczęte pacjentki, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc wyrzuciła go z pracy. Tak między innymi bronił wówczas profesora Chazana metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Prawo stanowione nie może zmuszać lekarzy do działań wbrew ich sumieniu. Lekarz nie może ponosić konsekwencji z powodu odwołania się do klauzuli sumienia. Jeśli takie sytuacje zachodzą, należy udoskonalić prawo, a nie karać lekarza. Zmuszanie lekarzy do działania wbrew sumieniu ma zdaniem marszałka Sejmu gwarantować pacjentom wypełnianie obowiązku opieki zdrowotnej ze strony państwa. To totalitaryzm, który w sposób niegodziwy traktuje lekarzy. Nie może z czystym sumieniem pokazać innego lekarza, który by to zrobił, ponieważ jest to niegodziwe. Jeżeli ja nie mogę, to nie mogę tego obowiązku świadczenia, które jest niezgodne z moim, przekazywać dla innego lekarza, czy nakazywać. Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie mieć fundamentalny charakter. Czy obronione zostanie zagwarantowane w Konstytucji prawo do wolności sumienia, czy znów raczej cofniemy się w rozwoju cywilizacyjnym i kulturze prawnej? Ważniejsze jednak od tego jest to, czy nasza cywilizacja dorośnie w końcu do tego, aby szanować każde życie, zwłaszcza to bezbronne. Dojdzie w przyszłości
myślę, że nie za mojego życia, do sytuacji, kiedy aborcja jako procedura, która jest procedurą bez sensu, jest procedurą barbarzyńską, która jest czymś, co w obecnych czasach jest czymś no, zaskakująco niesprawiedliwym i niedorzecznym, nie będzie już miała miejsca. Komisja Europejska chce budować Unię Energetyczną, która ma wzmocnić bezpieczeństwo krajów należących do wspólnoty. Czy to się uda? Trudno dziś ocenić, gdyż zależność od surowców energetycznych z Rosji jest w Europie duża i ma bezpośredni wpływ na politykę i samych polityków. Najważniejszym elementem Unii Energetycznej ma być uniezależnienie się od dostaw gazu z jednego kierunku, czytaj rosyjskiego kierunku. Unia chce przyspieszyć dostawy gazu skroplonego na stary kontynent oraz zintegrować 28 rynków energii w jeden wspólny. Prowadzony ma być intensywny monitoring zawieranych kontraktów na surowce energetyczne z państwami spoza wspólnoty. To powoduje przede wszystkim większą transparentność dla zawierania tych umów, a także powiedzmy wprowadza taki element neutralizacji rozgrywania przez Gazprom poszczególnych członków Unii Europejskiej, proponując im korzystne zapisy w kontraktach handlowych. Warto jednak pamiętać, że nie będzie to kontrola samoistna. Zgodnie ze strategią Komisja Europejska będzie interweniować tylko wówczas, jeśli zostanie o to poproszona. Nie będzie także wspólnych zakupów gazu i ropy. To działania pozorowane, uważa prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Tak naprawdę Unia Energetyczna jest pozorowanym działaniem wobec agresywnej polityki Putina i uzależniania się od Rosji Putina krajów Unii Europejskiej, uzależnienia się od źródeł energetycznych takich jak gaz, ropa. Dziś widzimy słabość Unii Europejskiej wobec agresji Rosji za naszą wschodnią granicą i ta słabość jest w największym stopniu funkcją uzależnienia gospodarek europejskich od rosyjskich paliw, czyli właśnie gazu i ropy. Niepewna pozostaje także przyszłość własnych źródeł energii, z których Europa mogłaby skorzystać od razu. Niektóre państwa członkowskie chcą ograniczać na przykład energię pochodzącą z węgla. To jest kwestia dbałości o własne surowce, o własne zasoby, takie jak węgiel, gaz łupkowy. Tutaj również nie ma tego projektu na agendzie. Wydaje się, że nadal Komisja Europejska jest mocno zafiksowana na budowie polityki klimatycznej, Unii klimatycznej, a nie energetycznej. To niebezpieczne z punktu widzenia interesów całej wspólnoty. Uzależnianie gospodarek Europy Zachodniej od rosyjskich paliw trwało latami i było działaniem zaplanowanym. Te silne powiązania dzisiaj mają bezpośredni wpływ na słabość stanowiska tych krajów wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uniezależnienie się od tego wpływu dla wielu krajów wspólnoty korzystających z dobrych cen surowców nie jest ciągle tak oczywiste jak dla Polski. Senackie komisje debatowały dziś nad ustawą, która ma wprowadzić do polskiego prawa ideologiczną konwencję Rady Europy. Dokument otwiera drogę do prawnego usankcjonowania w Polsce ideologii gender. To była burzliwa dyskusja. Po tym jak Sejm przegłosował ustawę o ratyfikacji kontrowersyjnej konwencji, która wprowadza niebezpieczną ideologię gender, dokumentem zajmował się Senat. Zacięcie antyrodzinnego dokumentu podczas posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej broniła Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Konwencja odnosi się tylko do kobiet. Zarówno w przepisie konwencji, jak i w raporcie wyjaśniającym mówi się o tym, że ta konwencja powinna być stosowana do wszystkich członków rodziny. Natomiast fakt, że znaczy nie tylko rodziny, ale i przemocy domowej, bo tych dwóch sfer jakby to konwencja dotyczy. Fakt, że kobiety są tutaj wymienione i podkreślony jest problem przemocy wobec kobiet. Tymczasem, jak alarmują eksperci, konwencja pod pozorem walki z przemocą i dyskryminacją kobiet przemyca ideologię gender, ale także uderza w rodzinę, tradycje i Kościół katolicki. Na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Stanisław Kogut złożył wniosek o odrzucenie ustawy. Jak podkreślał, rodzina jest podstawą i świętością, której trzeba bronić, zwłaszcza w roku świętego Jana Pawła II. W kraju katolickim dochodzi do takich rzeczy w XXI wieku, że ulegamy ogromnym promocjom, ugrupowaniom lewackim,
które ciągle dążą do tego, żeby polska rodzina była osłabiona. Bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, czy w tym roku, kiedy Sejm uchwalał rok 2015 rokiem świętego Jana Pawła II, nie doszło do jakiej hipokryzji, że katolicy parlamentarzyści są różnymi katolikami w kościele, a różnymi na usługi polityczne. Przecież ten największy z rodu Polaków rodzinę uważał za świętość. Takie argumenty nie docierały jednak do senatorów Platformy. Muszę powiedzieć, że szukam tego związku, panie senatorze, z tym, co pan powiedział. Konwencja wprowadza nie tylko niebezpieczną ideologię gender, ale jest też sprzeczna z polską konstytucją, mówiła Małgorzata Stadurska z Prawa i Sprawiedliwości. Konwencja jako akt prawny, który ma być implementowany do naszego polskiego prawa, nasze polskie prawo ma wypełniać normy konwencyjne, a konwencja jest, proszę państwa, niczym innym, tylko czystą ideologią. Ideologią, która w sposób jawny do polskiego systemu prawnego wprowadza ideologię genderową. Sam fakt, w jednej z opinii profesorów 25 razy, profesor Mik, 25 razy w tekście konwencji używane jest słowo gender, płeć społeczno-kulturowa. Ratyfikowaniu konwencji sprzeciwia się część środowiska prawniczego, organizacje patriotyczne, pro-life, Konferencja Episkopatu Polski oraz parlamentarzyści prawicowej opozycji. Dlaczego są różne wersje tłumaczeń? Bo tak naprawdę to dokument, nad którym my w tej chwili pracujemy, nie jest dokumentem, który, jak rozumiem, jest wersją ostateczną tłumaczenia, ponieważ są rozbieżności, jeżeli chodzi o tłumaczenie z języku oryginału. Więc w związku z tym ja bym chciał, żeby polski parlament był traktowany poważnie i żeby rząd, przygotowując nie niechlujnie taką ratyfikację, tylko przedstawił komplet dokumentów łącznie z kosztami dla budżetu, tak jak to powinno być zrobione. Do godziny 16 Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej nie zakończyła dyskusji nad konwencją, dlatego ogłosiła przerwę w posiedzeniu do 5 marca. Negatywną opinię wobec dokumentu wydała już Senacka Komisja Praw Człowieka. Nad dokumentem debatowali też senatorowie z Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, którzy poparli ustawę. Wczoraj poparli ją także członkowie Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że wspierani przez rosyjskie wojsko separatyści zaatakują Mariupol. Szef francuskiej dyplomacji ostrzega, że jeśli do tego dojdzie, to na Rosję nałożone zostaną kolejne unijne sankcje. Moskwa nieformalnie grozi odwetem i odcięciem Ukrainie gazu. Dlatego wiceszef Komisji Europejskiej zaproponował władzom Rosji i Ukrainy pilne zwołanie trójstronnego spotkania. Działania separatystów i rosyjskich żołnierzy na Ukrainie pokazują, że nie zanosi się na szybkie zakończenie działań zbrojnych. Co więcej, mogą oni zaatakować Mariupol, gdyż zdobycie kontroli nad tym miastem zapewniłoby Moskwie bezpośredni lądowy korytarz do Krymu. Dzisiaj problem dotyczy szczególnie okolic Mariupola. Wyraźnie powiedzieliśmy Rosjanom, że jeśli nastąpi atak separatystów w kierunku Mariupola, sytuacja drastycznie się odmieni, w tym w kwestii sankcji. Powiedział minister spraw zagranicznych Francji. Z kolei szef amerykańskiej dyplomacji wskazuje na niewiarygodną postawę Rosji odnośnie konfliktu na Ukrainie. Rosja uprawia największą od czasów zimnej wojny propagandę. Rosjanie uporczywie wprowadzali błąd i kłamali prosto w twarz na temat swojej działalności. Mi i wielu innym osobom przy wielu różnych okazjach. Również Berlin zaostrzył ton wypowiedzi na temat roli Rosji w ukraińskim konflikcie. Berlin, który przez długi czas nie chciał patrzeć obiektywnie na wydarzenia na Ukrainie, zdecydowanie ostatnio zmienił podejście i otwarcie mówi o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i o tym, że konflikt we wschodnich częściach państwa ukraińskiego jest prowokowany przez Rosję. Wskazuje dr Piotr Bajor. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa i zamiast wymiany jeńców moskiewski sąd miejski przedłużył o 2 miesiące areszt ukraińskiej lotniczki Nadii Sawczenko.
W tej sytuacji Wielka Brytania podjęła decyzję o szkoleniu wojsk ukraińskich. W ciągu następnego miesiąca zamierzamy rozmieścić personel brytyjski w celu zapewnienia doradztwa i różnych szkoleń, od wywiadu taktycznego do logistyki i opieki medycznej. Będziemy także rozwijać z Ukrainą program szkoleniowy dla piechoty. Decyzję Londynu pozytywnie ocenia prezydent Komorowski. To jest ciekawe działanie, według mnie wpisujące się w podobny do polskiego punkt widzenia, że nie należy zamykać sobie możliwych opcji działania na rzecz wsparcia Ukrainy. Z kolei były żołnierz sił specjalnych wskazuje, że wysłanie tak małej liczby brytyjskich żołnierzy nie ma znaczenia z punktu widzenia obronności. 75 żołnierzy na taką liczną armię, jaką ma Ukraina, nie stanowi właściwie tak naprawdę żadnej siły, jeżeli chodzi o wsparcie. Jest to działanie prawdopodobnie typowo polityczne. Jak na razie Europa nie podejmuje zdecydowanych kroków w sprawie rosyjskiej agresji, gdyż łączą ją z Moskwą silne więzy ekonomiczne. Brytyjski parlament przyjął prawo dopuszczające korzystanie z materiału genetycznego 3 osób podczas jednej procedury zapłodnienia in vitro. Wielka Brytania to pierwszy kraj na świecie, który wprowadził takie regulacje. Już samo zapłodnienie in vitro jest rzeczą niemoralną, wskazuje profesor Urszula Dudziak. Zapłodnienie in vitro nie leczy. Zapłodnienie in vitro naraża życie, uderza w godność kobiety, mężczyzny, dziecka, małżeństwa i rodziny. Wielka Brytania idzie w tym szaleństwie jeszcze krok dalej, legalizując technikę sztucznego zapłodnienia przy wykorzystaniu DNA 3 osób, 2 kobiet i mężczyzny. To pokazuje, że nie jest to leczenie, a produkcja ludzi, mówi Mariusz Dzierżawski i ostrzega, że na tym się nie skończy. Społeczeństwa Zachodu oderwały się od moralności. Można robić wszystko, co jest możliwe technicznie. Będą produkowali hybrydy ludzko-zwierzęce. Zresztą już to robią. Już to robią, tylko to robią nieoficjalnie w laboratoriach. Za parę lat się sprawa stanie w Izbie Gmin, w Izbie Lordów. Przegłosują. I plan jest taki, żeby w Polsce działo się tak samo. Prezes Fundacji PRO przypomina, że Platforma Obywatelska zgłasza projekt legalizacji in vitro. To jest równia pochyła, mówi Dzierżawski, ale dodaje, że tak nie musi być. Możemy powiedzieć tym politykom nie, choćby przy okazji najbliższych wyborów. To wszystko teraz. Na więcej informacji zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam Państwa na informacje o pogodzie. Nocą w Polsce najchłodniej będzie na zachodzie. Tam spadki temperatury do minus 1. W pozostałej części kraju cieplej, od 1 do 4 stopni. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Na północnym zachodzie nadal sporo pogodnego nieba, a na południowym wschodzie zachmurzenie dłużej całkowite z opadami. Bez opadów od Olsztyna przez Toruń po Wrocław. Temperatura od 4 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, głównie z północnego wschodu. Barometry wskażą około 1019 hektopaskali i ciśnienie nadal będzie rosnąć. A jakie aury możemy spodziewać się w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. W piątek na przeważającym obszarze już bez opadów. Te pojawią się głównie na Podlasiu, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Pogodnie nadal na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 7-8 w zachodniej części kraju. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Sobota w kraju przyniesie na ogół duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Przejaśnienia możliwe na nizinie szczecińskiej. Termometry wskażą od 4 stopni na południowym zachodzie do 8 w centrum i na wschodzie. Wiatr umiarkowany głównie z zachodu.